30. sesji Rady Miasta Kostnica. Informuję, że sesja została zwołana prawidłowo. W sesji uczestniczy 15 radnych na stan 15, co stanowi kworum, przy którym może obradować Rada Miasta. Witam osoby zaproszone, pana Krzysztofa Jarosza, burmistrza miasta, pana Romana Nowaka, sekretarza miasta, panią Helenę Mazur, skarbnik miasta, panią Halinę Miszczuk, radcę prawną i witam państwa radnych. Informuję, że system do głosowania działa poprawnie, zatem głosowania będą się odbywały przy pomocy tabletów. Informuję także, że obrady są transmitowane i uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostnicy. Uczestnicząc w dzisiejszej sesji Rady Gminy, wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Punkt pierwszy. Przyjęcie porządku obrad. Wszyscy radni otrzymali zawiadomienia z porządkiem obrad i projektami uchwał. Czy radni mają inne propozycje? Nie widzę. Proszę państwa, otrzymałam wniosek burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin. Powyższa zmiana będzie figurowała jako punkt 8 porządku obrad. Poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin. Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie. Za. Odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy. Przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z obrad 19 sesji Rady Miasta. Trzeci punkt. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta. Punkt czwarty. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Gostnica na lata 2020-2038. Punkt piąty. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Gostnica na 2020 rok. Punkt szósty. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostnicy. Punkt siódmy. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty oceny nieruchomości. Punkt ósmy. Uchwała w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin. Punkt dziewiąty. Sprawy różne. Przechodzę do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z obrad 19 sesji Rady Miasta. Informuję, że protokół z 19 sesji Rady Miasta był wyłożony w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gostnicy. Dotychczas do jego treści nie wniesiono uwag. Czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 19 sesji Rady Miasta Gostnica. Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad 19 sesji Rady Miasta. Punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta. Wszyscy radni otrzymali sprawozdanie. Czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos? Proszę, radna Śmigiela. Panie burmistrzu, ja chciałam zapytać o punkt szósty. W związku z tym, że to jest stała komisja do przeprowadzenia przetargów, to proszę powiedzieć coś nam o niej, ile osób to i tak dalej. Proszę. Powiem szczerze, że nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że tam są trzy osoby. Zmiana polegała tylko na tym, że w miejsce pana Marka Jankowiaka, który odszedł na emeryturę, wprowadziliśmy dodatkową osobę. Ta komisja do tej pory miała stały skład i jeżeli państwa interesuje, kto imiennie tam zasiada w tej komisji, no to przekażę taką informację, ale w tej chwili nie pamiętam. Dobrze. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przystępuję do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorznica na lata 2020-2038. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Poproszę panią Marzenę Maciejewską, przewodniczącą Komisji Statutowej i Budżetu, o odczytanie opinii komisji. Komisja Statutowa i Budżetu Rady Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorznica na lata 2020-2038. Dziękuję. Poproszę panią skarbnik o wprowadzenie do tematu. Omówiliśmy na komisji zmiany wieloletniej prognozie finansowej w momencie, kiedy został sporządzony projekt uchwały, z którym Państwo się zapoznaliście, otrzymaliśmy zmiany w metodologii sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, którą wydało Ministerstwo Finansów i oczywiście Państwo nie mają tych zmian. Tutaj tylko dopowiem, że w tabeli na stronie 17 wieloletniej prognozy finansowej są dwie kolumny 10-10, 10-11. 10-10 okaże się, jakie będziemy mieli ubytki w dochodach, natomiast nie podejmowaliśmy żadnej uchwały, która wskazałaby takie ubytki. Natomiast jeżeli chodzi o kolumnę 10-11, tutaj wpisaliśmy kwotę 20 272,10 zł. I to jest kwota netto wydatków związanych z zadaniami związanych z COVID-19. Gmina oczywiście wydała większe pieniądze, natomiast z metodologii wynika, że należy tylko wpisać te kwoty, które faktycznie gmina wydatkowała, a nie zostały pokryte dotacjami, a takie wydatki mieliśmy, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, czy chociażby zdalna szkoła została sfinansowana w 100%, więc ten wydatek nie jest jakby bezpośredni i nie dotyczy wydatków gminy. On jest wydatkiem, ale został sfinansowany w 100%. W tym roku będziemy wykazywali, trudno jest określić, czy my jeszcze jakiekolwiek będziemy mieli wydatki bieżące związane z COVID-em. Natomiast one będą miały wpływ w przyszłym roku. Chodzi o wskaźniki 242 i 243. Te kwoty będą wyłączane z zadłużenia. I na stronie objaśnień, na stronie 3, dołożyłam taką informację do pozycji 10.11 WPR. I wszyscy Państwo otrzymaliście już przed sesją ten materiał. I tam jest wyjaśnienie, o co, o jakie wydatki została ta pozycja uzupełniona. Jeżeli mają Państwo pytania, to... Dziękuję. Czy radni mają pytania do wieloletniej prognozy? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Gorznica na lata 2020-2038. Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie. Za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam przyjęcie projektu uchwały. Punkt 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Gorznica na 2020 rok. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Poproszę panią Marzenę Maciejewską, przewodniczącą Komisji Statutowej i Budżetu, o odczytanie opinii komisji. Komisja Statutowa i Budżetu Rady Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Gorznica w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Gorznica na 2020 rok. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Gorznica na 2020 rok.
Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie. Za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam przyjęcie projektu uchwały. Punkt 6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Poproszę panią Marzenę Maciejewską, przewodniczącą Komisji Statutowej i Budżetu, o odczytanie opinii komisji. Komisja Statutowa i Budżetu Rady Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę, radna Śmigiela. Panie burmistrzu, straż powinna być takim punktem, oczkiem w głowie, bo to oni bronią, chronią i tak dalej. Powinniśmy planować to, co jest najważniejsze dla społeczeństwa. I myślę, że wracam do pomysłu z pierwszej mojej kadencji, a mianowicie, że miasto powinno się zastanowić nad budową nowej zewnicy i wyposażeniem Straży Pożarnej, tym bardziej, że były czasy, że można było skorzystać z projektu. Jak pan pamięta, rozmawialiśmy na ten temat, nawet pan przy mnie dzwonił do różnych ludzi, którzy potwierdzili to. Więc żebyśmy nie przesłali sprawy, żeby nie było tak, że bo my ubożejemy, miasto ubożeje. I jeżeli będzie taka sprawa, że będzie naprawdę trudno i nie będziemy mieć wtedy ani remisy, bo to co jest, to my wiemy, pan dobrze wie, że jest tam bingo i czy się sypią te płytki, że to jest klejone, no na razie mamy, ale w porównaniu do okolicznych nawet wiosek nasza remiza jest, wygląda tak trochę smutno, biednie. Dlatego myślę, że jeszcze za pana kadencji będzie myśl, żeby wybudować coś takiego dla społeczeństwa, co będzie służyło nie tylko na rok, dwa, ale będzie służyło to na wiele, wiele lat. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Pan burmistrz. No więc ja powiem, że ja nie przewiduję żadnego wniosku dotyczącego budowy remizy. Uważam, że naszym strażakom nie brakuje niczego. Niczego nie sygnalizują, co byłoby wprost konieczne do tego, aby mogli właściwie pełnić swoją funkcję. Mają też do dyspozycji, mają taką propozycję, by w starym gimnazjum, w budynku starego gimnazjum wykorzystać dwie izby lekcyjne na swoje potrzeby. Oczywiście to nie będą izby, które służyć będą, nie wiem, magazynowaniu jakiegoś bezpośredniego sprzętu pożarniczego, który jest konieczny do życia natychmiast. To wszystko oczywiście będzie się mieścić w garażach. Natomiast mają dodatkowe pomieszczenia, mogą je wykorzystać, więc ja nie przewiduję tutaj takiego wniosku i takiego działania. Jeżeli państwo mają taką wolę, no to jest to także i kompetencja, przede wszystkim kompetencja Rady. Rada, uchwalając budżet, nie musi czekać na wniosek burmistrza, sama może wprowadzić do budżetu taką pozycję. W mojej ocenie nie ma takiej potrzeby. Nie słyszałem też nigdy od strażaków, aby oni liczyli na takie wsparcie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy. Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie. Za. Stwierdzam przyjęcie projektu uchwały. Punkt 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty oceny nieruchomości. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Poproszę panią Zofię Przerwa, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o odczytanie opinii komisji. Komisja Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Gozdnica pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie.
15 za. Stwierdzam przyjęcie projektu uchwały. Punkt 8. Uchwała w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Czy są pytania? Proszę, radna Śmigiela. Panie burmistrzu, proszę coś bliżej powiedzieć o tym związku. Jakie korzyści gmina nasza miała w związku z tym, że należała do tego związku? I czy rzeczywiście mamy na czym płakać, czy trzeba tylko podnieść ten? No, szanowni Państwo, Łużycki Związek Gmin był powołany w momencie, kiedy gminy wspólnie zaczęły starać się o środki na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie. I tak naprawdę to tym beneficjentem środków był Łużycki Związek Gmin. W związku z tym sama trwałość projektu wymagała tego, aby przez 5 lat od momentu, w którym została wypłacona ostatnia transza środków na budowę, by przez 5 lat ten Łużycki Związek Gmin jako beneficjent istniał. Oczywiście ambicje dotyczące tego związku były też większe, to jeszcze w kadencji 2010-2014 gminy należące do Łużyckiego Związku Gmin prowadziły rozmowy na temat tego, aby całą gospodarkę śmieciową przejął na siebie Łużycki Związek Gmin. Tak jak to się dzieje w gminach wokół Gorzowa, wokół Nowej Soli, jeszcze kilka innych związków zajmujących się gospodarką odpadami w województwie lubuskim się znajduje. I widać, że to są rozwiązania dobre. To są rozwiązania, które ujednolicają zasady, bo regulamin, bo zasady odbioru muszą być identyczne dla podobnych terenów, czyli identyczne dla wiejskich, identyczne dla miejskich, ale same według siebie mogą się różnić, czyli niekoniecznie takie same zasady muszą obowiązywać w mieście, jak obowiązują na wsi, zależy to. Ja mówię tutaj między innymi o częstotliwości odbioru, o frakcjach i tak dalej. No ale nie udało się wtedy. Kilka gmin w tamtej kadencji 2010-2014 oprotestowało, nie przystąpiło do tego zadania, czy nie przekazało związkowi tego zadania. To oznacza, że nikt tego nie mógł zrobić, bo związek nie może obsługiwać części gmin w zakresie gospodarki odpadami, a części nie będzie obsługiwał. Wszystkie gminy, które należą do związku, muszą przekazać swoje zadania z tego zakresu właśnie do prowadzenia przez związek. To się nie udało w tamtym czasie. My w tej kadencji próbowaliśmy też, szczególnie te mniejsze gminy, widząc co się dzieje tutaj w gospodarce odpadami, widząc w tym zbiorowym działaniu szansę na to, że uda się zmobilizować rynek do faktycznej konkurencji podczas przetargów, szczególnie w zakresie odbioru odpadów, bo zagospodarowanie no to w tamtym czasie, kiedy rozmawialiśmy, było przypisane do Marszowa, bo była rejonizacja po zmianie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Ta rejonizacja została zmieniona, zniesiona i w tej chwili można wieźć śmieci do Suwałk. Niekoniecznie trzeba je oddawać tutaj w Marszowie, chociaż zgodnie z ustawą istnieje też hierarchia postępowania ze śmieciami i tutaj zasada bliskości też jest istotna, ale życie pokazuje, że gminy rejonu mazowieckiego wożą swoje odpady po 100, po 150 i po 200 km od miejsca ich wytworzenia. Więc mniejsze gminy widziały w tym szansę na zmianę systemu, na ustabilizowanie systemu, na wspólne działanie. Niestety większe gminy, a głównie Żary, odmówiły współpracy w tej kwestii. Następnie Żagań z Lubskiem próbował się dogadać i próbowali to poprowadzić jako liderzy. Też nie udało się do tego doprowadzić. No, w związku z tym, skoro nie ma tutaj pola do działania, bo Łużycki Związek Gmin, poza tym, że figurował jako beneficjent przez 5 lat,
i poza tym, że przygotowywał plan gospodarki odpadami dla całego Łużyckiego Związku Gmin, nie robił niczego. Też nie były to wielkie koszty, bo nie było tam wielkiego zatrudnienia, półtora etatu bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No ale minął ten okres trwałości projektu, skoro nie znaleźliśmy dla Łużyckiego Związku Gmin nowego zadania, nie było sensu trzymanie tej struktury po to tylko, żeby takowa była. Więc tutaj, w tej sytuacji, kiedy nie udało się znaleźć nowych zadań, wszyscy byli jednomyślni, by podjąć uchwałę na zgromadzeniu Łużyckiego Związku Gmin o jego likwidacji. Teraz konsekwencją jest tego tylko przyjęcie przez wszystkie rady gmin informacji do wiadomości, tak jak tutaj Państwo w uzasadnieniu czytają, nie było potrzeby wcześniejszego uzyskiwania opinii w tej sprawie, dlatego że przekazujemy tutaj jakby te zadania, które funkcjonują w obszarze władzy wykonawczej, czyli tej, która jest przypisana burmistrzowi. Dlatego myślę, że nie będzie po czym płakać, chyba że tylko po tym, że nie udało nam się wspólnie działać ze wszystkimi gminami związku, bo tutaj wydaje się, że była szansa na to, żeby uzyskać poprzez efekt skali, uzyskać korzystniejsze ceny i w ten sposób obniżyć, czy przynajmniej przyhamować ten wzrost cen związanych z zagospodarowaniem odpadu, który obserwujemy od wielu miesięcy. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę. To będzie teraz te ceny, tam, to będzie trzymał rękę nad tym całym projektem, jaki są, jest marsz, śmieci, ceny i tak dalej. Jak to teraz będzie wyglądać? Jak nie ma tego Łużyckiego Związku? No, Łużycki Związek Gmin wraz z pozostałymi gminami powołał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością za zagospodarowanie odpadów w Marszowie i de facto w tym czasie Łużycki Związek tylko figurował jako udziałowiec, miał bodajże 5% udziałów w spółce. Pozostałe udziały były przypisane innym gminom. My mieliśmy chyba 3,2% jako miasto, Żarnie na przykład 24% udziałów i spółka pozostaje. Spółka nadal będzie prowadziła działalność z zakresu zagospodarowania odpadów. Spółka ma swój zarząd, ma radę nadzorczą. Za kondycję spółki odpowiada zarząd, za prawidłowość działania samej spółki odpowiada rada nadzorcza. W związku z tym tutaj kwestie cenowe, trzeba by było rozróżnić jakby dwie kwestie w sprawie ceny, bo ta cena, która ma być, jak my to mówimy, na bramie, czyli ta cena, którą za utylizację odpadów, czy za zagospodarowanie odpadów, bo nie wszystkie są utylizowane tam w Marszowie, te ceny ustala zarząd spółki i musi ją ustalać w taki sposób, aby nie zagroziło to bytowi spółki i ewentualnie wierzycielom spółki. Natomiast ta część, która jest związana z odbiorem, no to jest dalej kwestia każdej gminy. Każda gmina poprzez regulamin, poprzez uchwałę o zasadach odbioru, poprzez politykę cenową odpowiada za to indywidualnie i na własny rachunek. Więc myślę, że tutaj z punktu widzenia mieszkańca nic nowego się nie pojawi. Dalej ten sam system, który funkcjonuje od 2013 roku, od połowy, od 1 lipca 2013 roku dalej będzie funkcjonował w identyczny sposób. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin. Proszę o zaakceptowanie odpowiedniej opcji głosowania na tablecie. za. Stwierdzam przyjęcie projektu uchwały. Punkt 9. Sprawy różne. Kto z Państwa ma sprawy różne? Proszę, radna Jagoda. Panie burmistrzu, w niedalekim czasie nasza prasa lokalna poinformowała nas, że droga Witosa już przestawiona jest drogą powiatową i stanie się drogą gminną. Znaczy już się stała, tak? No to a gdzie jest granica?
Więc tak formalnie ta droga stanie się drogą gminną od 1 stycznia przyszłego roku. Uchwały musiały być podjęte, wszystkie uchwały do końca września roku bieżącego, natomiast warunek ustawy o drogach publicznych jest taki, że w tym terminie do 30 września uchwały muszą być podjęte, natomiast formalne przekazanie następuje z dniem 1 stycznia kolejnego roku. I ja w tej chwili nie pamiętam numeru działki, na którym kończy się ta droga i przynależność do miasta, ale ona sięga, patrząc od strony miasta, dalej niż zakład pana Pilczysa. Mniej więcej jakieś tam powiedzmy 50-80 metrów dalej w kierunku wymiarek, w kierunku lasu. To jest granica i tę część przejęliśmy, dwie działeczki. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 20. sesję Rady Miasta Gorznica. Dziękuję za przybycie.